Dobry wieczór Państwu. Idzie? Dobrze, że idzie. Proszę Państwa, jestem dzisiaj trochę wściekły, ponieważ kobiety mnie wkurzyły. Nie wszystkie oczywiście, ale dwie takie mnie wkurzyły. W tym nie moja żona akurat, na szczęście. Nie moja żona. Ale to jest coś strasznego, proszę Państwa. Rozmawiać z kobietami i pracować z nimi, to naprawdę trzeba mieć... Nie wiem, jaką gimnastykę umysłową uprawiać, no ale trudno. Dobrze, proszę Państwa, zacznę od takich kilku uwag na samym początku. To oczywiście był żart, więc proszę się nie martwić. Po pierwsze, dostaję pytania i pod już którymś postem, pod którymś filmem na YouTubie jest pytanie, czy ja jestem wierzący. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale dobrze, odpowiem. Nie jestem członkiem żadnego kościoła, nie byłem, nie jestem. I pewnie nie będę. Mówię pewnie, proszę zauważyć. Natomiast odpowiem na to pytanie stwierdzeniem Einsteina. Tylko idiota jest ateistą. Jak się zejdzie na poziom fizyki kwantowej, na upiorne splątanie kwadronów i tak dalej, trudno mnie być niewierzącym. I to wystarczy. Jeśli to ma dla kogoś jakieś znaczenie, to proszę bardzo, odpowiem na to. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, i mówię to do wszystkich hejterów, którzy używają jakichś pseudonimów sugerujących swoje żydowskie pochodzenie bądź izraelskie obywatelstwo, nie zrobicie ze mnie antysemity. Naprawdę nie zrobicie ze mnie antysemity. Nie oznacza to również, że jeśli będę miał kogoś skrytykować za to, że coś źle zrobił w ogóle wobec ludzi czy wobec mojego kraju, to nie interesuje mnie, czy to jest Żyd, muzułmanin, zielony, niebieski, czerwony, żółty. Nie interesuje mnie. To absolutnie mnie nie obchodzi pochodzenie. Obchodzi mnie tylko jego stosunek do mojego kraju. I to jest wszystko. Czy do innych ludzi oczywiście. Złodziej zawsze jest złodziejem, więc najpierw trzeba łapać złodzieja. Jego pochodzenie nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla mnie. I to koniec. Miałem zacząć o czym innym, ale proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że gdybym miał stwierdzonego Alzheimera wybiórczego, pewnie byłbym komendantem policji w jakimś mieście. Ładnym takim, jak na przykład Gdańsk, który bardzo lubię, w ogóle uwielbiam Trójmiasto, czy jakimś innym równie dużym mieście, a może nawet wyżej, proszę Państwa. Oczywiście to jest odniesienie do dzisiejszego Amber Golda, prawda? Do dzisiejszego przesłuchania pana komendanta z Amber Golda. No tak, posłuchałem tego i nie wiedziałem, czy znowu, czy mam się śmiać, czy płakać. Proszę Państwa, rzecz pierwsza. I każdy, kto pracuje w jakimkolwiek urzędzie państwowym i w służbach, szczególnie w służbach, zna drogę służbową. Jeśli przychodziło pismo od pani prokurator, to podpisywał jej szef do szefa. A co, szef tego nie czytał? Jeśli nie czytał, nie wiedział, to nie powinien być szefem. Bardzo proste. Jeśli natomiast pani prokurator kontaktowała się bezpośrednio z wydziałem, to też nie pani prokurator, tylko naczelnik z naczelnikiem, bo pani prokurator mogła się ewentualnie telefonicznie, nieoficjalnie kontaktować z panią, która prowadzi z ramienia PG dane śledztwo, prawda? Natomiast jeżeli już pisze pismo, to nie pisze bezpośrednio do tej policjantki, bo ono ma jakąś klauzulę, jakieś tam, prawda, jest cała ta biurokracja, ale pisze bezpośrednio naczelnik do naczelnika, dyrektor do dyrektora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc pan komendant nie wiedział? Wątpię w to, żeby nie wiedział, proszę Państwa. Wątpię absolutnie w to, żeby nie wiedział o tym wszystkim. Oczywiście mógł pan komendant nie czytać prasy, nie oglądać telewizji, nie mieć na to czasu, nie wiedzieć, nie mieć piętnastki, nie sprawdzić piętnastką pana z Amber Gold, żeby widzieć jego adnotacje w archiwach. Czy w kartotekach zarówno policyjnych, ABW, jak i tak dalej, bo mają to prawo. Piętnastka to jest taka karta, ja to uprzedzam, to jest taka karta, którą się sprawdza. To jest podstawowa broń każdego oficera w każdej służbie, bo najpierw się sprawdza człowieka, potem się tym rejestruje i tak dalej, prawda? Więc karta E15 się nazywa. W moich aktach możecie zobaczyć, to się nic nie zmieniło od tego czasu. Może trochę inne są procedury, ale nic się nie zmieniło od tego czasu. Tak wygląda właśnie, jak wygląda właśnie piętnastka. Więc ja zupełnie nie rozumiem.
Wszyscy mówili, poza tym, no tak, no można rzeczywiście, prasa trąbi, dziennikarze gadają, telewizja trąbi, wszyscy trąbią, na mieście trąbią, no ale pan komendant był pewnie zajęty sprawami utrzymania porządku publicznego i nie wiedział w ogóle, że coś takiego jest, albo nie oglądał tych programów, w których to mówiono. Mógł nie oglądać, mógł oglądać tylko jakieś filmy na przykład, no, to jest różne rzeczy. Tak samo dotyczy tego warsztatu samochodowego, ale ja już o tym naprawdę nie chcę mówić, ponieważ jest to dla mnie śmieszne, po prostu śmieszne. A to jest ewidentne zasłonięcie się przed odpowiedzialnością, ponieważ przykro mi, szef jest odpowiedzialny. Ale jeszcze raz powtarzam. Ja jeszcze odniosłem jedno wrażenie, które mnie również dyskwalifikuje dla mnie tego typu szefów. Ta pani, policjantka, która co tam robiła, czy nie robiła w ogóle, ona była tylko i wyłącznie zwykłą policjantką podwładną. Podwładną po prostu. I bez wiedzy szefa taki podwładny nic nie zrobi. Trochę znam te układy, wiem jak to jest, jaki tam jest feudalny system. Tymczasem szefowie bardzo często takimi się zasłaniają i niestety prawdopodobnie ona zapłaci, bo na nią są dowody. Rzeczywiście dowody zaniechania, a tutaj no cóż, no, pan komendant nie widział. Może nie czytał poczty, którą dostawał. No nie musiał czytać, może sekretarka tylko czytała i sama rozdzielała. Nie wiem, jak było w tej komendzie, bo że miał kogoś takiego, pan szef był prawdopodobnie zajęty reprezentacją, utrzymywaniem porządku no, w mieście Gdańsk, prawda? Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Dzisiaj widzieliśmy biednego, zdenerwowanego, spokojnego, uczciwego człowieka, prawda, który nic nie pamięta. No Alzheimer wybiórczy jest naprawdę ciężką chorobą, ale bardzo potrzebną w służbach, jak to widzę niektórym. Proszę Państwa, jeszcze jedno a propos. Ja czasami stosuję ironię i sarkazm. I to, co wczoraj powiedziałem, bo ktoś mi tam zarzucił, to niech posłucha, jak ja to mówię. Ja powiedziałem, że i tą optymistyczną informacją kończę KHT, powiedziałem to dlatego, proszę Państwa, żeby po prostu się zaśmiać z tego, nawet takim pustym trochę, jakby to powiedzieć, śmiechem straceńca, dlatego że w odróżnieniu od wszystkich pseudonimów, którzy mnie hejtują i którzy uważają, że my wygramy, bo nas więcej i tak dalej, to jak oni wrócą, to ja zejdę do podziemia. To ja wtedy zejdę do podziemia, proszę Państwa, a umiem to robić, bo nie tylko rozpracowywałem podziemie, ale byłem w nim nawet przez pewien czas, co widać z moich książek, także naprawdę potrafię się w jakiś sposób zabezpieczyć. I tak właśnie wygląda. Wrócę do wczorajszej KHT jeszcze z jednego powodu. Jeden z komentatorów, pan Martin, zapytał, powiedział mi, że szkoda, że nie podałem, jak temu przeciwdziałać. No, nie było sensu podawać, kiedy się to wszystko stało. Już. I ma kontynuację w dniu dzisiejszym i dalej. Jestem świeżo po obejrzeniu wywiadu ministra Sienkiewicza, który potwierdza mi wszystko, pełną operację, mówiąc w dość rozsądny nawet sposób i sposób spójny na temat właśnie stawiając znak równości pomiędzy PiS-a Putinem, PiS-a Rosją i tak dalej i potwierdzając wszystko to, co wczoraj napisał Donald Tusk. Jak należało zareagować? To mogę powiedzieć. Pan Sienkiewicz wymienił coś takiego, że w jednym z portali popierających Jarosława Kaczyńskiego aż 27 stron artykułów poświęcono temu tweetowi. Od razu jak on się zaczął. To jest pierwsza sprawa. Po pierwszym puszczeniu takiego tweeta, tego typu działaniach bada się reakcję. Jeśli nie ma reakcji, tę reakcję się prowokuje. I tutaj jest właśnie słaby punkt każdej z tych operacji. Gdyby przedstawiciele rządu i przedstawiciele prawicy nie zaczęli od razu po ukazaniu się tego tweeta histeryzować, dosłownie histeryzować, krzyczeć, pisać, gadać i tak dalej, tylko wyczekali spokojnie, co by było na drugi dzień. Na drugi dzień wszystkie kanały, ujawniłyby się kolejne kanały rozprzestrzeniania. Gwarantuję, że byłyby... Ktoś mi coś pisze. Gwarantuję, że byłyby jakieś pytania natychmiast, ale to już ta strona, która jest tym kanałem rozprzestrzeniania, z której ten tweet pochodzi, musiałaby sprowokować. I nie ma prowokacji. Jednocześnie na drugi dzień idzie oficjalne zapytanie polskiego rządu, jak to się dzieje w dyplomacji, notą, nie notą, wszystko jedno czym, ale oficjalne, do Rady Europy, do przewodniczącego Rady Europy. Czy tweet przewodniczącego Donalda Tuska
jest jego prywatną opinią czy stanowiskiem Rady Europy. I tu zaczyna się cyrk, proszę Państwa, bo Europa jako UE nie mogłaby odpowiedzieć, że to jest stanowisko całego UE. Wówczas miałoby to określone konsekwencje, prawda? Natomiast jeśli by powiedział, że to jest tweet prywatny, no to też miałoby określone konsekwencje. I to by był fakt, że Europa odcina się od tego tweetu, prawda? Bardzo prosty sposób. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć kadry przygotowane właśnie kontrwywiadowczo do neutralizacji tego typu działań. Nie histerycznie, ale spokojnie, z uśmiechem, proszę Państwa. I w sposób właśnie dyplomatyczny, bo do tego to służy. Tymczasem ja się o tym twicie dowiedziałem nie z obserwacji Twittera Donalda Tuska, bo ja w ogóle nie lubię Twittera i go nie obserwuję, tam wrzucam coś, bo mi kazali, więc se wrzucam po prostu. Ale dlatego, że cała prawicowa prasa i wszyscy jacyś tam politycy zaczęli o tym natychmiast mówić. A co to jest? W ten sposób, tak jak powiedział pan Sienkiewicz, doprowadzili do wniosku, że Jarosław Kaczyński i PiS boi się tylko jednej osoby, Donalda Tuska, który jak ten Anders, nie obrażając oczywiście generała Andersa, ale taka była legenda, przyjedzie Anders na białym koniu w latach 50., to mi jeszcze babcia opowiadała, jeszcze ja to też pamiętam, już trochę później, jak to legenda umierała, ale niczym właśnie zbawca na białym koniu przyjedzie i wyzwoli Polskę z panowania ruskich. Na tej, bo tak to trzeba rozumieć. I to padło. To padło, oczywiście nie w ten sposób, tylko innymi słowy. To jest, proszę Państwa, robienie właśnie tego typu historii. Dali się po prostu nabrać, dali się wciągnąć, a jest taka, tutaj trzeba było naprawdę spokój, bo tylko spokój i chłodna analiza, nie emocje, nie euforia. I teraz wrócę jeszcze raz do euforii. Ktoś mi również napisał, że ja jestem w ogóle bla, bla, bla i robię narodowi wodę z mózgu, bo co będzie na nim? 15%, proszę Państwa. Jeśli, jeszcze raz powtórzę, jeśli ktoś myśli, że w razie czego wybory, jakie sobie one są, tam są, jakie są, mogą być przegrane przez grupę, która ma władzę, która ma silne władzę w Europie, która ma możliwości, środki, pieniądze, to się tylko wam tak państwo wydaje, że te 60, jak jest 15, to znaczy 75% pójdzie, będzie głosować, prawda? A co będzie, jeżeli pójdzie tylko 20%, a na tamtych 20 głosować z tych 75, którzy popierają? No jak to będzie? A tam pójdą wszyscy, zjednoczeni, widać wyraźnie, na co idzie. Widać wyraźnie, proszę Państwa, że oni się decydują na ostateczne starcie. Też tak mówię troszeczkę jak trochę tak jak nawiedzony facet, ale tak to jest. Proszę zobaczyć, co się dzieje z Nowoczesną. Ewidentnie projekt Petru nie wypalił. Robi się inny projekt, strawny. Bardziej strawny, bez względu na to, jaki będzie hejt przeciwko tym trzem paniom. W ogóle widzicie Państwo, ja jestem zły na kobietę, ale pan Petru musi być wściekły. Kobiety go załatwiły. No, kobiety go załatwiły w tym momencie. Przy niewyraźnej postawie i rozpadowie ewidentnie Kukiz 15, przy rzeczywiście restauracji postaci Tuska w samej Platformie może powstać siła, która zrównoważy te 15%, które pójdzie do UR, bo tak to jest, proszę Państwa. Dodać do tego pewnego rodzaju manipulacje jeszcze. Pamiętacie sprawę z PSL-em i te słynne książeczki? Jeśli ktoś tak myśli, to po co powstał ruch kontroli wyborów w tym momencie? Bo też Państwo uznaliście i też Naród uznał, że coś tam z tym nie było. Nie wiem, nikt nic nie udowodnił i tutaj też nikt nic nie udowodnił. Dobra. To było tyle. Ja chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy, właśnie do tego, co dzisiaj usłyszałem, ale nie chcę mówić już o śmierci pana Stachowiaka, ale generalnie o dziennikarzu. Ja wiem, że to jest TVN, nieważne, nie interesuje mnie, czy to jest TVN, czy Onet, ale ten dziennikarz miał rację. Ktoś mi napisał, że karalny jest, jeżeli się wydobywa i publikuje dokumenty śledztwa. Chyba tylko u nas, proszę Państwa, bo karać trzeba tego, kto te informacje ujawnił, a nie dziennikarze. Ja nie mam pretensji, tak samo jak nie miałem w 2000 roku, to pretensje do dziennikarza nie, który mnie ujawnił z imienia, z nazwiska prawdziwego, lewego i napisał akurat po mojej ruskiej sprawie dość paszkwil na mnie w nie. W 2000 roku to było. Ja nie miałem pretensji do tego dziennikarza, bo on jest dziennikarzem. Dostał taki materiał, to go napisał. Ja miałem tylko pretensje do tych, którzy to zrobili, którzy to ujawnili, proszę Państwa. Nie odwracajmy pojęć w tym momencie.
Jeśli jest jakaś sprawa bulwersująca i widać wyraźnie, że ona się gmatwa i nie ma rozwiązania, dobrze, że ten dziennikarz to ujawni. I próba wsadzenia go przez związkowców policyjnych z Wrocławia jest po prostu świństwem. Dobrze wszyscy wiemy, że ci policjanci wykorzystali wszelkie luki w ustawie, w której również pisały związki zawodowe, po to tylko, żeby się obronić. Proszę zobaczyć, jest kolejna sprawa w Kołobrzegu, kolejnego użycia paralizatora. Ja się zgadzam również z tym komentarzem, że ci policjanci nie chcieli zabić. Nie, nie chcieli. Oczywiście, że nie chcieli. Tylko, że napatrzyli się na filmy, na głupie filmy i postanowili być macho. Macho i potem dali paralizator. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, którą powiem, i to nie jest moje zdanie, chociaż ja je mówię, bo wielu się mnie pyta, jak ja wytrzymałem w służbach, będąc człowiekiem wrażliwym. Otóż to jest zupełnie co innego. Pewien policjant amerykański w czasie szkolenia powiedział mi, że jeśli nie masz wrażliwości na drugiego człowieka, nie powinieneś pracować w policji, jesteś psychopatą. Proszę Państwa, twardość i wrażliwość to nie wyklucza się wzajemnie. Twardość bez wrażliwości jest tylko i wyłącznie psychopatią i niczym się człowiek wtedy nie różni od bandytów, których ściga. To jest prawda. Nie wiem, jakie są w tej chwili procedury przyjęcia do policji, ale patrząc na to, co się dzieje, oczywiście, proszę Państwa, 95% policjantów to są uczciwi ludzie. Ciężko pracujący, za marne grosze, bo to są marne grosze, niedocenieni, gonieni, przerażeni. Przepraszam, bo mi zaraz spadnie ten telefon. Muszę ten kabel przeciągnąć. Są po prostu wystawieni cały czas. Wiedzą, że nie mają ochrony często od swoich szefów, proszę Państwa, bo wielu tych szefów jest takich. Oni nie są komendantami, oni zajmują stanowiska. To jest pewna różnica. To jest pewna różnica i nic się nie robi, żeby tym policjantom pomóc. Są to źle wyszkoleni ludzie, a generalnie szkoleni są również przez tych, którzy nigdy na ulicy nie byli. I to jest największy problem. To samo jest zresztą w służbach, że ludzie, którzy nigdy nie prowadzili żadnej rozmowy operacyjnej albo mają orzeczenie o nieprzydatności do pracy operacyjnej, uczą innych. Ludzie, którzy nie wiedzą, jak wygląda ambasada, bo nigdy w niej nie byli, uczą ludzi, jak wygląda ambasada i jakie są zasady w ambasadzie. To jest tak, proszę Państwa. I tak samo prawdopodobnie jest w policji w tym momencie. I żadna ustawa tego nie zmieni. Tu trzeba naprawdę dobrego szkolenia i podejścia do tych ludzi. I wtedy oni będą wiedzieć, bo jak już się kogoś zamknie, zwinie, to nie była interwencja na ulicy, to on wtedy, nie można wtedy go traktować w ten sposób. Nie można go przesłuchiwać w toalecie, parę rzucać, by ćwiczyć na nim, jak działa paralizator. To jest przestępstwo. I to przestępstwo wynika często z niewiedzy tych ludzi, co mogą zrobić. Ja ich nie bronię, proszę Państwa. Kolejna sprawa. Nie wszystkie związki oczywiście zawodowe, nie całe związki policyjne będą bronić tego typu ludzi. Jak widzę, tu jest pewna dychotomia pomiędzy, pewien rozdźwięk pomiędzy Wrocławiem a centralą związków zawodowych w Warszawie. Ale niestety tak jest, proszę Państwa. Tym bardziej, że nie chcę mówić tu zbytnio o związkach zawodowych, ale tak się składa, że to nie są już te związki, do których Państwo znacie z legend z lat 90., z legend jeszcze z 80. lat i po 90. roku. To już są zupełnie inne organizacje, są organizacje zarobkowe dla wielu. Oczywiście zaraz się zacznie, hej, obrażam związki zawodowe, ale proszę Państwa, jeśli na przykład, notabene ja się dowiedziałem, że ta osoba w ogóle istnieje i że jest związkowcem i jak się nazywa, dopiero wtedy jak zobaczyłem ją w gazecie. I zacząłem trochę się interesować, bo o co tu chodzi, ktoś mi ale nie wiem, o co chodzi po prostu. I w tym momencie zobaczyłem, że no cóż, policjant wyrzucony dyscyplinarnie za jakieś zabawy z bronią ze służby idzie w związki zawodowe. Znam również takich, którzy idą w politykę, proszę Państwa. To też trzeba wziąć pod uwagę w tym układzie. Ja wiem, że władza, szczególnie obecna, nie lubi krytyki, ale również jej zachowanie tutaj z minister, szczególnie tego zastępcy odpowiedzialnego za policję, jest również karygodne, bo takie sprawy należy ujawniać. Bo jeżeli oni nie ujawnią, jeżeli oni nie pokażą, że nie ma tolerancji na to wszystko, to na pewno znajdzie się dziennikarz. I nie można karać dziennikarza, nawet jeśli jest z nieprzychylnej nam prasy, czy z nieprzychylnych nam mediów, za to, że wykonał swoją robotę, bo on wykonał swoją robotę. Poszukajmy lepiej tego, kto z prokuratury, kto udzielił tych informacji.
A z drugiej zaś strony, to, że, że dziennikarz musi takie rzeczy ujawniać i zdobywa takie rzeczy, to świadczy o tym, że wielu ludzi na niższych szczeblach szczególnie w pewnych układach czują się bezsilni. Też chcą coś zrobić, widzą świństwo, ale nie wiedzą jak, więc idą do prasy. Tak to po prostu wygląda. Dobrze, proszę Państwa, ja na dzisiaj już skończę. Chcę powiedzieć, że jutro będzie KHT gdzieś koło godziny pomiędzy 21.30 a 22.00, ponieważ o godzinie 20.00 zostałem zaproszony przez pana Jurasza do Polsat 2 News. Z przyjemnością pójdę do Polsatu. Hejterzy niech już się szykują. Ja nie powiem, powiem, że dyskusja będzie o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Zostałem zaproszony. Nie będę mówił, kto będzie moim oponentem, bądź może nie oponentem. Nie wiem, jak to będzie. Nie rozmawiałem nigdy, nie znam tego człowieka, nie rozmawiałem z nim nigdy. A jutro się dowiecie już po tym wszystkim, dlaczego skorzystałem z tego zaproszenia do Polsatu. Dziękuję Państwu. Dobranoc.